Empik Go prezentuje. Empik Go przedstawia Fucking Bornholm. Serial audio na podstawie pomysłu Anny Kazejak. Scenariusz Filip Kasperaszek i Anna Kazejak. W rolach głównych Magdalena Różczka, Michał Czernecki, Leszek Lichota i Olga Kalicka. Realizacja dźwięku Maciej Zych. Reżyseria Krzysztof Czeczot, Leszek Zduń. Odcinek pierwszy. Powinnam być na piątym, ale po maturze miałam rok przerwy. Aha. Wiesz, żeby odnaleźć, nie wiem, siebie, powołanie. Psychologię? Tak, chyba tak. Fascynują mnie ludzkie emocje. Zrozumiałam to dopiero w Indiach. No, zawsze chciałem polecieć. Kurde, Hubert, koniecznie. To powinno być po prostu obowiązkowe. Jak terapia od 12 roku życia. Indie? To tak. Terapia to raczej nie. Nie potrzebuję. Wszyscy jesteśmy skrzywdzeni przez rodziców. Im wcześniej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej. Dzieci, kurde. Ostatnio miałam praktyki w tej szkole. Kurczę, tyle z dziećmi. Tyle satysfakcji. Patrzeć, jak chłoną wszystko, co im dajemy. Dosłownie nasiąkają wszystkim, co je otacza. No tak. Czytałam ostatnio świetną książkę. Nie bez stosu. O! Dwie herbaty. Dziękuję. O, Majeczka, znowu słodzisz? Urok wakacji. Na parę dni można sobie odpuścić. Patrz, jak się Nina z Hubertem dogadali. Spoko jest, nie? Nina? Prosisz mnie o błogosławieństwo? O uśmiech, Majeczka, o uśmiech. No, tak. Proszę, kochanie. O, hej, rozmawiamy sobie z Niną. No tak, widzę. Herbata? Nie ma piwa bezalkoholowego. A zielone nie mieli? Nie, gdzie Eryk? Z Wiktorem. Spokojnie, Majka. Nina, jesteś po psychologii. Został jej jeszcze rok. I potrzebuje adwokata? A Dawid gdzie? Był przy barze. Jest! No, w końcu. Sam ważyłeś to piwo? Kawę. To co, za wyjazd? Aha. Za wyjazd. Za nazwanie tego kawą powinni trafić do więzienia. Aha. Ty tylko o sądach i więzieniach. Z tymi więzieniami bym nie przesadzał. Dawid nie z tych, co wsadzają. Wiktor! Wiktor! No chodź tu! Eryk! Mamy zabawę! Z tej strony? Weź to! Co to? No koło ratunkowe, co się głupio pytasz? Te, Wiktor! Masz iPhone'a? Kaja, może wrzucimy go do wody. Będzie lepsze na filmik. Do wody? No, prom go pociągnie. Prawie jak narty wodne. Nasz ojciec mnie kiedyś tak ciągnął za motorówką. To głupie. Sam jesteś głupi. Wymiękasz? Nie wymiękam. No totalnie. Na koło, nie? Dasz radę, nie, Eryk? O, wow, pamiętasz? To było coś w stylu... Wierzysz w cuda? Bo ja właśnie uwierzyłem. A potem jeszcze Dawid dopisał... Z twoich oczu bije mądrość. Nie. I zaufanie. Ja. I Nina na to poleciała. Pomyślałam sobie, zajebiście. W końcu poznam Paulo Coelho. C.
Co odpisuje się na oczy, z których bije mądrość? No jak to co? Szukasz mądrości na jedną noc? Czy na dłużej? Dobra, może koniec z tym krzyżowym ogniem pytań. Pan adwokat Dawid Nowak oponuje przeciwko przesłuchaniu świadka? Tylko jeżeli odpowiedź narazi... Maja, powiedz mi, to jest ich pojęcie poczucia humoru, tak? Aha. A my poznaliśmy się tradycyjnie. Nasz związek istnieje dłużej niż Tinder. Albo w ogóle internet. Dopływamy! Wiktor, a gdzie masz Eryka? No przecież nie wyskoczy do morza. Eryk? Co ty wyprawiasz na tej barierce? Chcę lepiej widzieć wyspę. No już. Już dobrze. Po prostu uważaj. Pamiętasz, jak tu byliśmy ostatnio? Nie. Było super. Teraz też będzie. Skręć w prawo. Jak to? No... Jutro rowery? W pojemnikach jest atlas ptaków. Dawid prosił. Później wizyta w latarni morskiej. Co dalej? Może Muzeum Bukiennictwa? Akurat tam nigdy nie byliśmy. Ciekawe dlaczego. Jest jakiś plan. Jest dobrze. A Luizelun? Gaj Luizy. Megality. Nigdy nie było czasu. Jaki ma sens oglądanie kilku kamieni? Mówi człowiek, który proponował Muzeum Włókiennictwa. Czytałaś o tym muzeum? Czytałam o Luizelun. Maja, no możesz jechać, a my z chłopakami sobie popływamy. Eryk, Wiktor, może jeszcze dzisiaj ktoś ma ochotę na szybkie zanurzenie, co? A? No tylko trochę bujało. Kaj, co nie? Nie było tak źle? Nie rzygałem, mamo! O, nie rzygał, słyszysz? Czyli dobrze. Okej, zadzwonię, jak będziemy już na miejscu. No, cześć, Klaudia. Spoko. Możesz po prostu napisać. Cześć. Dobra, hej, hej. Co, Nina, co się stało? Też się cieszę, że Kaj nie rzygał. No w końcu. No nie. Tylko nie to. Patrz na nich. Dawid, chodź. Potrzebuję wsparcia. Co? Gdzie? Jak? No chodź. O, żeż. Maja, o co chodzi? Po angielsku z wami trzeba? I have... Mam rezerwację na to miejsce. Tu nie ma rezerwacji. Here. Małecki. Tu, Małecki. See? Widzisz? We come here every year. Przyjeżdżamy tu co roku. To nasze miejsce. Ale nikt nas o tym nie poinformował. Już się rozłożyliśmy. Nie możecie znaleźć innego miejsca? Wysłałem maila do Lassy. To nasze miejsce. No cóż, nikt nas nie uprzedził, a jesteśmy tu już od dwóch dni. O co kaman z tym miejscem? Aj, sama już nie wiem. Dobra. No. Idę. Jeszcze tu. Dobra. Tu mamy przynajmniej zajebisty widok. Nina, dzieci. No zajebiste to nie przekleństwo. Weź tu. Maja. Sorry, przesuniesz się? Jasne. Mogę... Dzieciaki! Mówiłem, że będzie niespodzianka. Nawet! Wow! Super!
pieniądze. Serio, serio, to gdzie stawiamy? Uhu, mam własny namiot. Dobra, poczekaj, poczekaj, Dawid, pomogę ci. Damy radę, chodź tu. Trzymaj to, młody łap. Dlaczego ja mam to trzymać? Ty to trzymaj. Wiktor, Wiktor, weź tam z drugiej strony. No, weź śledzie. Z drugiej strony. W kolejnych odcinkach Fucking Borchorn. Na pewno to ci powiedział? Jezu, jedyne słowa z jego ust, jakie cały dzień powiedział. Dzieci, to jest cały jej świat. No tak ci i żal, tak? Kurwa, każdy wie najlepiej, co robisz, tylko nikt nic nie robi. Gdyby nie to całe darcie się, to Kai by sam normalnie powiedział, co się stało. Rozumiesz, co mówię? Masz się do nich nie zbliżać. No ciociu, dlaczego? Masz zakaz. Zabawne, bo to samo powiedziałaś o nas, jak mnie rzucałaś na studiach. No co? Przestań! Co przestań? Puszczaj mnie! To ma być teraz moja wina, tak? Nie! Nasza wina! Jesteśmy chujowi obydwoje, słyszysz? Wysłuchałeś fragmentu odcinka audioserialu Empik Go. Słuchaj całego serialu w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 14 dni za darmo.